Polia wciąga oferuje nowe możliwości według wielu nieograniczone przyciąga nowych mieszkańców nie tylko możliwością edukacji, pracy, ale i rozpoczęciem nowego życia. Ale czy pozwala nawiązywać nowe relacje? W jaki sposób mieszkańcy miast okazują swoją solidarność i czy wszyscy na tą solidarność mogą liczyć? Dzień dobry Państwu witam serdecznie na debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie w ramach cyklu debat miasto dialogu. Partnerem debaty jest Fundacja Konrada Adenauera. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu międzymiastowo tworzonego przez Klub Jagielloński i o solidarności międzyludzkiej w metropolii, jak będę miał dzisiaj przyjemność porozmawiać z panią dr Katarzyną Górniak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz z panem doktorem Sebastianem Dudą, członkiem redakcji więzi i zespołu Laboratorium Więzi, ekspertem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. I po tym moim krótkim wstępie chciałbym przejść od razu do rozmowy o tym, czym jest nasza debata i jak debata została zatytułowana. I chciałbym zapytać, czy mieszkańcy polskich miast są solidarni społecznie? Pani doktor. A, ja pierwsza, tak? Bardzo trudne pytanie, bardzo ogólne. Dziękuję. Od tego chciałem zacząć, a myślę, że potem będzie tak, łatwiej. Potem będzie już łatwiej. Wydaje mi się, że są solidarni, ale to zależy. Zależy z kim, zależy w jakich warunkach, zależy w jakich okolicznościach, zależy do kogo tę solidarność, tę solidarność kierują. Więc czy są solidarni, ja bym chyba optymistycznie powiedziała, że tak, że, że jesteśmy solidarni, jest mnóstwo dowodów na tę naszą. Miastową, miastową solidarność, natomiast bez wątpienia nie jest ona bezwarunkowa. Tak? Tutaj zawsze należy mówić o pewnych warunkach, czyli solidarność pod pewnymi, pod pewnymi warunkami. Myślę, że to prawda, zgadzam się z Tobą w pełni. Potrzebujemy chyba w miastach katalizatorów, tak to bym nazwał. To znaczy, to są często takie solidarnościowe zachowania sytuacyjne. Związane na przykład z tym, że ludzie sobie przypominają o Solidarności w pewnych momentach, takich jak święta i, i wiedzą, że są osoby samotne, są osoby gorzej sytuowane i wtedy mamy bardzo duże akcje i to, to się zaczyna na bardzo różnych poziomach, bo są i takie grupy, powiedział, między, grupy międzysąsiedzkie, ale są także, nie wiem, akcje organizowane przez szkoły, dzieci przygotowują paczki, wychodzą do kogoś, mamy właśnie przy takich okazjach, jak coś takiego, i, i wtedy rzeczywiście, widać te działania bardzo tak spektakularnie rozwijane. Codzienność bywa inna. Myślę, że nie tak znowu jest to konsekwentne, ale jednak buduje się tego typu więzy solidarnościowe. No ostatnio takim katalizatorem na pewno była sytuacja związana z wojną w Ukrainie i z przyjazdem no, masy ludzi, która oczekiwała pomocy od wielu do metropolii, właśnie polskiej, przede wszystkim trafiali Ukraińcy. I, I tam się spotykali jednak z reakcjami bardzo takimi, prosolidarnościowymi. Znaczy czuli solidarność, mówią o tym i rzeczywiście wiele osób się chciało angażować. Bardzo dziękuję o solidarności wobec uchodźców. Na pewno dzisiaj porozmawiamy. Bardzo bym chciał to... Jakby omówić, ale zostając jeszcze przy metropoliach i trochę przy definiowaniu o tym, czym będziemy rozmawiać, właśnie zapytam o tą solidarność międzyludzką w metropoliach, bo chciałbym ją trochę porównać, zestawić z solidarnością polskiego społeczeństwa. Bo szczególnie właśnie przy choćby kryzysie uchodźczym z Ukrainy było wiele też, pojawiło się, że. Ci uchodźcy byli lepiej przyjmowani w metropoliach, że ci mieszkańcy metropolii zachowali się bardziej otwarcie. Że dopiero potem te średnie miasta się otwierały, a że też polska prowincja niekoniecznie była otwarta na uchodźców. I chciałbym zapytać, czy to jest po prostu w tej konkretnej sytuacji taki wyjątek, czy jednak różni się polskie społeczeństwo, jakby poziom otwartości, poziom solidarności, od tego, jaki, jakie obszary zamieszkuje, jakie miasta, tak? Albo w ogóle no też z jakiej klasy społecznej pochodzi, bo do tego to się sprowadza. Pani doktor. Ja bym chyba tego tak nie różnicowała. Wydaje mi się, że solidarność jest. Ten poziom solidarności jest mniej więcej taki sam w całej Polsce. I oczywiście istnieje specyfika solidarności wielkomiejskiej i specyfika solidarności wiejskiej czy małomiejskiej, ponieważ inne są warunki życia, inaczej, inna jest dynamika w dużym mieście, inna jest dynamika życia w małym mieście, a jeszcze jest inna dynamika życia na wsi. Co do uchodźców, to wydaje mi się, że po pierwsze uchodźcy przyjechali przede wszystkim do dużych miast, więc te, jak tutaj Pan nazwał, miasta prowincjonalne czy Czyli te poza, poza wielkimi metropoliami, no nie miały możliwości się po prostu wykazać. Bo tam uchodźców nie było, oni tam jeszcze nie dotarli. Więc e, wraz z falą uchodźców, która się rozprzestrzeniała po całej Polsce, wydaje mi się, że również małe miasta przyjmowały, e, przyjmowały uchodźców. Ja akurat pochodzę z małego miasta no, podwarszawskiego. I w momencie w tej drugiej fali, w tej drugim okresie uchodźców, również moje miasto i inne miasta ościenne uchodźców przyjmowały i były jak najbardziej jak najbardziej otwarte. Tak. Też mam takie wrażenie, to znaczy chyba to jest kwestia pewnego stereotypu. To się wiąże z, właśnie z odmiennością warunków w metropoliach i gdzie indziej, z tym także, że i same więzi między uchodźcami w metropoliach tworzą się chyba w łatwiejszy sposób. Jeżeli Mamy grupy izolowane na wsi, albo w małym mieście, no to one są skazane jakby na siebie, nie ma tutaj większej jakby możliwości kontaktowania się i czasami to, czasami to przeszkadzało. Mamy takie Świadectwa, na przykład osób, które przyjechały z Kijowa, jakiegoś miasteczka na Dolnym Śląsku, chociażby pod Wałbrzychem i nie, nie czuły się tam dobrze z różnych powodów. Po pierwsze przyjechały z metropolii, ale także dlatego, że jakby ta sieć możliwości wydawała im się ma, mała i niespecjalnie różnorodna. Niemniej, no przecież widzimy także i nawet na wsi, że mamy uchodźców, mamy dzieci uchodźców w szkołach i one są przyjmowane, widać je w klasach. Nawet bardziej widać, Widać niż w miastach czasami. Właśnie dlatego, że w tej małej społeczności właśnie te osoby są widoczne, po prostu. Mieszkają gdzieś w internacie, albo, albo no tutaj chyba też o tym powiemy, bo tam i to, to jest, uchodźcy to nie jest jednolita grupa, także pod względem zamożności. Ale mimo wszystko, mieszkając właśnie w takich mniejszych miejscowościach, są widoczni i w związku z tym chyba nawet poziom rozpoznawalności bywa większy, i w związku z tym nawet chęć pomocy bywa czasami bardziej skonkretyzowana i, i, i lepsza. Mi się, przepraszam, to bym się Bardzo absolutnie, proszę. absolutnie zgodziła. Ja pamiętam, robiliśmy, robiłyśmy, bo z profesor Tarkowską i z Agnieszką Kalbarczyk takie badania o postrzeganiu ubóstwa i o stosunku do ubóstwa i okazało się, że właśnie w małych miejscowościach jakby jest największe wsparcie i taka największa moc, tak, ta solidarność jest jakby E, najmocniejsza, czy najsilniejsza właśnie w małych małych miejscowościach. Więc idąc tym tropem, możemy powiedzieć, że ci uchodźcy, że nie ci, uchodźcy, którzy, e, którzy przybyli do małych miast, e, że mogli się tam spotkać z równie serdecznym i życzliwym przyjęciem, jak w dużych miastach. Innym, takim nawet, bym powiedziała, Bardziej bezpośrednim, tak? I ta pomoc nie była zinstytucjonalizowana, tylko właśnie była taka absolutnie absolutnie oddolna, ale to jest moja tutaj intuicja, czy nasza nasza intuicja, co do, do której się zgadzamy. Mam taką samą. Bardzo dziękuję. E, jeszcze trochę definiując, zostając chyba przy ostatniej definicji, o którą by Państwa prosił, żebyśmy jakby tę naszą dyskusję ułożyli. E, wspominała pani na samym początku o. W tych jakby wyrazach solidarności Polaków w różnych kwestiach. Zastanawiam, czy poza tymi takimi jednorazowymi, których wiele możemy wskazać, z których no, chyba możemy być jako Polacy dumni, czy polskie społeczeństwo charakteryzuje się taką solidarnością długofalową, którą możemy wyróżnić, czy, czy raczej nie charakteryzuje to naszego społeczeństwa, raczej ta porywczość, którą gdzieś też nasz naród jest charakteryzowany, również w Solidarności się objawia. To znaczy ta doraźność, tak, takie gaszenie pożarów, tak? można powiedzieć, że to jest nasza specjalność, dlatego że ona jest widoczna, więc nam się wszystkim wydaje, że Polacy są solidarni od czasu do czasu, od świąt do świąt, od wydarzenia do wydarzenia, od jakiejś nagłośnienia akcji na Facebooku czy w mediach, mediach społecznościowych, ale jest mnóstwo inicjatyw, mniej lub bardziej sformalizowanych, jest mnóstwo ludzi, których działalność jest systematyczna, regularna, E, którzy podejmują taki codzienny trud e, solidarnościowy, czyli jakby działają na rzecz osób, czy grup, czy no właśnie podejmują działania różne, e, które są wyrazem, e, wyrazem tej solidarności. No tylko problem z taką solidarnością codzienną e, polega na tym, że ona jest mało właśnie widowiskowa i mało spektakularna, tak? Bo ona polega na jakbym takim codziennym trudzie wstawania rano, e, działania, myślenia. I, i, e, e, no i właśnie jakby skupiania się na, e, na, na, tym, co, e, na tym, co robimy, e, więc oni się mało pisze, mało mówi, nie występuje, e, nie występuje w mediach. E, i, I dlatego może właśnie jakby też uważamy, że, że ta solidarność społeczeństwa jest mierna, ja bym powiedziała, że jest dosyć, e, dosyć, e, dosyć wysoka. A w tych sytuacjach szczególnych Następuje jakiś rodzaj po prostu erupcji i tyle. Dziękuję, panie doktorze. E ten poziom ogólnospołeczny jest może rzeczywiście tak, jak tutaj powiedziałem, już związany z tymi okolicznościami, bo to jest najbardziej widoczne właśnie przy okazji świąt, i tak dalej. Ale warto zwrócić uwagę, bośmy się tak spodziewali na początku tej wojny, prawda, i przyjazdu uchodźców, że pewne zachowania solidarnościowe z czasem będą się wypalać, gasnąć, nie będą tak intensywne. Ale ja nie mam takiego wrażenia. To znaczy, mamy pewną stałą pomocową. No oczywiście jest pewna dynamika związana z tym procesem, tak? Część ludzi wyjechała z powrotem na Ukrainę, część ludzi gdzieś indziej się przemieściła, prawda, do innych krajów, ale nie jest tak, że Polacy są mniej solidarni, nawet jeżeli komunikaty wojenne powszednieją, oczywiście już nie są tak przyjmowane z taką intensywnością, jak, jak, jak na początku. Niemniej, no, ten taki codzienny poziom, prawda, organizacji życia dla, dla, dla uchodźców jest stałą pewną, znaczy nie mamy też... Mn też się spodziewaliśmy jakiegoś takiego wzmożenia z czasem działań negatywnych, jakichś agresji, prawda, zobojętnienia, nie słyszymy o tym dużo, to znaczy widać, że, że to nie jest jakby ten przypadek. W związku z tym uważam, że to jest pewien argument za tym, że ta solidarność na poziomie ogólnospołecznym jest wkorzeniona mocno i, i istnieje, tak? To jest argument właśnie, że ona jest intensywna, tak? związana z tą konkretną sytuacją. Ona nie ustępuje, nie gaśnie. Oczywiście ludzie proszą o takie działania instytucjonalne no, na poziomie państwowym, samorządowym, bo wiadomo, że nie zawsze można sobie dać radę ze wszystkim i to nie jest kwestia tego, że na przykład się wynajmuje komuś mieszkanie nieodpłatnie przez, przez parę miesięcy, takie rzeczy trzeba załatwiać, ale mimo wszystko nie jest tak, że zamyka się jakby w ogóle sytuacja taka, że nie występujemy z pomocą już względem, względem tych potrzebujących, tak nie jest. To ja jeszcze bym dopowiedziała, że to jest taka naturalna dynamika procesów społecznych, tak? Istnieje pewne wydarzenie, które pobudza, następuje ta erupcja, a potem następuje instytucjonalizacja, tak? czyli jakby wyciszenie i podejmowanie działań właśnie tych systematycznych, bieżących, codziennych. Nie można od ludzi oczekiwać, żeby byli nieustająco w takim pobudzeniu i gotowości, tak? więc potem pojawiają się właśnie bardziej sformalizowane działania, bardziej ukierunkowane działania. Potem się pojawia też warunkowość tej, tej tak. Solidarności, już nie dla wszystkich. Zaczynamy się zastanawiać komu, na jakich warunkach, w jakich sytuacjach, tak? Ten pierwszy zryw solidarnościowy, ten wojenny, tak, bo to rozumiem, że o nim, o nim mówimy, był taki absolutnie powszechny, bezwarunkowy, Szed... Organizacje samopomocowe tak, na dworcach, tak, prawda, tak, takie, tak. tego typu rzeczy. Nie sformalizowanych no, było dużo, no, dużo rzeczy. Tego nie ma, no bo nie ma tylu ludzi nawet na dworcach, tak, tak. którzy potrzebują takiej pomocy. Ale to się sformalizowało, tak? Można powiedzieć, taki przysłowiowy poz na Facebooku, który zyskiwał setki udostępnień, że ktoś jedzie na granicę i potrzebuje mieć pełny samochód darów, przerodził się w to, że chyba, wydaje mi się, powstało w Polsce sporo stowarzyszeń skupionych konkretnie na tej pomocy, nie mówiąc już o takich stowarzyszeniach, które po prostu tą pomoc przewożą głęboko dalej w pobliżu frontu, i tak dalej. Tak, i ludzie chyba są do tego przyzwyczajeni już w tym momencie. To znaczy nie przekazują samych darów, tylko pieniądze albo przekazują właśnie jakieś takie, jeżeli mamy celowane działania, po prostu wiemy, że coś jest potrzebne, no wtedy właśnie wychodzą albo z pieniędzmi, albo z tego typu przedmiotami, czy żeby no, spełnić te konkretne potrzeby. Ale mamy. Mamy grupy, które jeżdżą na Ukrainę i ludzie są chyba dumni z tego, że mogą w ten sposób także działać na rzecz... Bez wątpienia ta pomoc jest instytucjonalizowała, czyli osiadła, tak? czyli mamy wyspecjalizowane działania oparte właśnie na przemyśleniu, na refleksji, na zastanowieniu się, jak zrobić, żeby było najlepiej. I czy to dalej jest taka solidarność międzyludzka, gdy taka instytucjonalizacja postępuje? No, wydaje mi się, że, że tak, że jakby ta instytucjonalizacja jest wyrazem solidarności. Nie, nie działamy na hip-hip-hura, tak? no, bo jest sytuacja wojny czy wybuchu wojny. Działaliśmy e, z odruchu serca i takiego właśnie bardzo... Mm, no właśnie erupcyjnego jakiegoś było to takie działanie no trochę nie do końca zawsze przemyślane te stosy ubrań, które się potem, potem marnowały. No bo wszyscy dawali to co, to, co, to co uważali, że należy to, co im się wydawało, że czego brakuje tak, tym, tym uchodźcom. Natomiast dzisiaj z tego odruchu i z tej fali solidarności takiej widocznej, mamy działania, które powiedzmy są bardziej skuteczne. Zapytałem bardziej o to bo, wydaje mi się, że popularny, czy mam nadzieję, niedominujący pogląd na taką działalność instytucji charytatywnych, społecznych w Polsce jest taki, że jeżeli oni pomagają instytucjonalnie, to oni na pewno coś z tego mają. I to niestety pokutowało i często. Wydaje mi się, że było tak, że gdy ta instytucja osiągała jakby pewną skalę działalności, która pozwalała im jakby zatrudniać pracowników i tak dalej, no to wielu jakby tych darczyńców się odwracało od tych instytucji, zakładając, że oni już sami są, są samowystarczalni, więc my im nie będziemy pomagać. I czy Tutaj tego nie, nie było widocznego? Nie, nie było takiej krytyki? Mi ja... się nie wydaje, że tak jest. To znaczy sama instytucjonalizacja jest no, czymś po prostu koniecznym. Natomiast w sytuacjach takich, gdzie dochodzi do patologicznych jakby spraw, coś się, wydarzeń prawda, w samych instytucjach coś się zdarza, no bo zdarza się i korupcja, i złodziejstwo, i jakieś defraudacja. Jeżeli to jest nagłaśniane w mediach, no to wtedy następuje taka reakcja, tak? Oczywiście naturalne też bywa zobojętnienie, ale jak mówię, no, przy pewnym jednak takim stałym poczuciu tego, że no, potrzebna jest pomoc i wsparcie, to no, nie mamy do czynienia z tego typu odruchami do końca, tak, to znaczy wiemy, że no, no, trzeba jakoś reagować, tak, może nie tak jak tutaj właśnie, bo już mowa o tym tak na hura, tak bardzo spontanicznie i rzeczywiście w tym pospolitym ruszeniu, ale dostrzegana jest konieczność jakby tego, żeby właśnie w ramach tych instytucji wspierać i pomagać. Dopóki się nie pojawi jakaś krytyka tego, że właśnie, nie wiem, Ktoś próbuje na tym zarabiać niegodziwie, prawda, albo wykorzystuje Ukraińców. Ale mieliśmy tego typu przypadki no, także i one się spotykały no, z dużym takim ostracyzmem społecznym. Trzeba przyznać, że wykorzystywano Ukraińców. Yy... Dochodziło nawet nie wiem, do, 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 do przypadków śmiertelnych, jak wiemy, no to reakcje były bardzo negatywne w społeczeństwie. Nie było negatywne względem tych, tych nieuczciwych pracodawców, czy tych nieuczciwych wspierających w cudzysłowie. Bardzo dziękuję. No to, to chyba też nie ma co ukrywać, że to na szczęście były jednostkowe przypadki i wydaje tak. się, że nie wpłynęły jakby na to podejście Polaków do, czy to do fali uchodźców, czy też do jakby pomagania uchodźcom, którzy do kraju przyjechali. Jak my mówimy także, no bo pytani są sami Ukraińcy tutaj mieszkający, tak? No im jest bardzo trudno, ale jednak oni ciągle są przekonani do tego, że generalnie jednak spotykają się ze wsparciem i z pomocą i są, i tutaj, w samej Ukrainie, jakby jest to widoczne, jest to bardzo doceniane, tak? No, oczywiście mo mo mogą się zdarzyć jakieś jednostkowe krzywdy i tak dalej, ale to jakby, pan pytał, bardziej ogólny wymiar społeczny po prostu i taką tendencję. No to myślę, że musimy to oceniać pozytywnie. Ja jeszcze chciałam dodać, że no, na początku jest tak, w, te, o tej sytuacji, znaczy w tej sytuacji, o której mówimy, że ta pomoc jest na takim podstawowym poziomie, tak? Znaczy przyjeżdżają ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać, nie mają y, co jeść, nie mają ubrań, tak przyjechali z jedną czy z dwoma, z dwoma walizkami i na początku ta pomoc jest taka bardzo prosta, ale z czasem, jeśli oni tu zostają, y, potrzeba pomocy bardziej systemowej, no bo trzeba wyrobić dokumenty, trzeba być może znaleźć pracę, trzeba y, mieć dowód, trzeba pójść do lekarza, zapisać dziecko do szkoły i tutaj już te odruchy serca nie, nie, nie wystarczają tu tak, już taka praca wolontaryjna, znaczy nawet nie, nie wolontaryjna, tylko taka moja indywidualna pomoc nie wystarcza. Tak? Znaczy tu, tu potrzeba pewnych rozwiązań systemowych, pewnych działań systemowych, takiej pomocy bardziej, bardziej wyspecjalizowanej. Więc wydaje mi się, że te zarzuty, o których Pan, pan wspomniał, są jakby krzywdzące i niesprawiedliwe. Tak? Znaczy organizacje, które się które zaczęły właśnie prowadzić taką bardziej systematyczną i systemową, systemową pomoc, no po prostu ją, ją prowadzą i mają osoby, które się w takiej pomocy i w takich wyrazach Solidarności specjalizują. Tak? I to, to, co my możemy zrobić, to te organizacje wyłącznie wspierać. Bardzo dziękuję. Obiecywałem na początku, że powinno być najtrudniejsze pytanie na początek, potem będzie łatwiej. Mam jeszcze jedno trudne, niestety albo stety, dotyczące tego, czy ta solidarność międzyludzka Polaków, która tak pięknie jest widoczna właśnie w przypadku kryzysu uchodźczego z Ukrainy, jest jakby, ma zawsze zastosowanie, bo wiemy doskonale, że przed kryzysem uchodźczym z Ukrainy był kryzys na granicy z Białorusią i ci uchodźcy, którzy też tam się pojawiali, którzy przechodzili przez granicę, Podejście polskiego społeczeństwa było chyba bardziej zróżnicowane, bo oczywiście były też organizacje, ludzie, którzy nawoływali do pomocy. Rzeczywiście podejście państwa, instytucji państwowych było, było inne w stosunku do tego, co tam się działo, ale z czego wynika to podejście, że tamta solidarność jakby do tego pierwszego kryzysu na granicy białoruskiej no tak nie obrodziła, tak, że też społeczeństwo no chyba nie było aż tak zaangażowane, myślę, że też emocjonalnie w ten temat. Pani doktor, a po Panie doktorze. To jest trudny problem, to znaczy mnie się wydaje jednak, że to, że doszło do wybuchu, znaczy doszło do agresji rosyjskiej na Ukrainę jest tutaj decydujące także dla świadomości społecznej. Wcześniej po prostu nie było to specjalnie czytelne. Teraz wiemy także, że najpewniej to, co się działo na polsko-białoruskiej granicy, to był taki przedbieg, prawda, że to było pewne porozumienie polityczne między Łukaszenką i Putinem i chodziło o pewne testowania, także. Niektórzy, żeby to nazwali wojną hybrydową. Dobrze. No ale z tak drugiej istniem. strony było tam mnóstwo potrzebujących ludzi, i ludzi, którzy marzli po lasach, prawda, I, i, i ginęli. To nie możemy też zamykać oczu na to. W związku z tym retoryka właśnie, że to nie byli uchodźcy tylko najeźdźcy albo albo że właśnie oni płacili duże. Pieniądze, żeby trafić, prawda, tam i później przejechać się przez Polskę i, i trafić do Niemiec czy gdzieś do, do innych krajów zachodnich. Jakby tutaj specjalnie nie pomagała, dlatego, że był taki galimatias informacyjny, który powodował właściwie wytłumienie pewnych odruchów, które są naturalne dla nas od, odruchów pomocowych. I, I takie zaburzenie świadomościowe. Nie traktujemy tych ludzi, prawda, w pełni jako ludzi, tylko to są na albo ludzie, którzy są takimi sprytnymi jakimiś osobami, które z krajów dalekich przyjeżdżają do Unii Europejskiej i te Polskę wykorzystują i chcą czegoś od nas, prawda? Tak naprawdę chcą wtargnąć do Polski. Tutaj jeszcze ten wątek, prawda, takiego najazdu islamskiego czasami był wykorzystywany, czyli mnóstwo jakichś takich komponentów ideologicznych, które właśnie tłumiły odruch pomocowy taki ludzki, tak? Znaczy przestaje się dostrzegać godność ludzką, prawda, tych, tych osób, a, a zaczynamy myśleć o nich warunkowo, a bo, bo to, bo to, bo, bo coś innego jeszcze tutaj powoduje, że nie możemy, oni nie są godni naszego wsparcia. I to jest trudna sytuacja, znaczy etycznie ona jest trudna do sprawiedliwienia, nawet jeżeli jest osprawiedliwiana przez polityków, czy, czy na poziomie medialnym. Pytanie, czy przy braku odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego pomoc mogłaby być skuteczna dla tych ludzi, tak? Czy po prostu no, zamykamy się, tak jak wiele innych krajów, także europejskich, przed falą uchodźczą, dlatego, że nie chcemy mieć jakby dodatkowych kłopotów. To już przeżywaliśmy parę lat temu także, tak? I, i wiemy, jak się to dzieje, nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Grecji chociażby. No, ale jak mówię o tym tłumieniu, no to te wszystkie czynniki trzeba tutaj brać pod uwagę. Pan pyta, o poziom ogólny, prawda, czy to tak rzeczywiście bywa? Ja myślę, że odruch etyczny może być przytłumiony skutecznie przez pewną retorykę, która jest rozpowszechniana w danym momencie. Także się zamazuje. Podstawowe kategorie, które dla pomocy są istotne, tak? Znaczy, że wszyscy ludzie są obdarzeni godnością i wtedy, kiedy umierają z jakiegoś powodu, na przykład z powodu warunków ekstremalnych, no to należna jest im pomoc, tak, jak trafiają do Polski, a nie, a nie wypychanie za granicę. Pani doktor. Paradoks, paradoks tej sytuacji polegał na tym, czy polega nadal, bo ta sytuacja nadal trwa. Że to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, no jest wielokroć bardziej dramatyczne. Tak? Ta sytuacja uchodźców jest znacznie bardziej dramatyczna, są w znacznie gorszej sytuacji losowej i życiowej niż uchodźcy wojenni. Też proszę zwrócić uwagę, że dosyć niechętnie przyjmowaliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy nie byli Ukraińcami. To doświadczenia wielu organizacji tutaj warszawskich, między innymi warszawskich, że znacznie trudniej było zorganizować pomoc dla osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną, ale nie, byli, nie, nie były, nie, te osoby nie były Ukraińcami, tak? nie miały tego, tego, tego statusu. Tu się zgadzam, że jakby. Problematyczny jest status jednych i drugich i tak jak jest on przedstawiany, czyli jednych uchodźców i drugich uchodźców, tak jak jest przedstawiany, tak jak jest przedstawiany w debacie. Natomiast e, uchodźcy, nazwijmy ich potocznie z granicy białoruskiej, no jednak e, było bardzo duże poruszenie i ono jest nadal i o tym też nie należy zapominać. Jest dużo grup społecznych, mniej lub bardziej sformalizowanych które bardzo się angażują w pomoc. Też musimy zwrócić uwagę na to, że uchodźcy z białoruskiej granicy, jakby my ich tak naprawdę nie widzieliśmy, my ich widzieliśmy w takim przekazie zapośredniczonym, tak? znaczy oni byli tam, nie byli, nie byli tu, tak, jeśli przejeżdżamy przez Warszawę, to słyszymy, widzimy, jeśli przejeżdżamy koło przejeżdżaliśmy koło dworca centralnego czy zachodniego, to widzieliśmy te tłumy, którym, Bezpośrednio mogliśmy pomóc. Natomiast uchodźcy, którzy przechodzili przez granicę białoruską, no nie mieli nawet możliwości dotrzeć, więc też to był taki przekaz, przekaz zapośredniczony. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj, na którą Sebastian zwrócił uwagę, wydaje mi się bardzo ważna rzecz, no to jest ta kategoria innego. Ukraińcy to są nasi, bo to są nasi sąsiedzi a osoby, które przekraczały granicę białoruską, to są ci obcy, czyli tu, tu, tu mamy obraz ofiary, a tu mamy obraz, obraz zagrożenia i też ta orientalizacja była taka bardzo, bardzo silna, no szczególnie wśród osób, czy wśród grup, czy wśród zbiorowości, która jakby występowała przeciwko wpuszczaniu uchodźców przez granicę, przez granicę białoruską. Wydaje mi się, że bardzo trudne była rozmowa na przykład w internecie o myślę, że i o kryzysie uchodźczym, pierwsze z Białorusi, potem również z Ukrainy, choć to wydaje się że zostało zdominowane przez taką no, prostą serca tą chęć pomocy, ale jednak im dłużej trwał kryzys uchodźczy, choćby z Ukrainy, tym, dłużej, tym więcej pojawiało się argumentów o tym, że nie każdy uchodźca jest taki sam. I to jest wątek, do którego teraz chciałbym przejść, bo chyba takim jednym z dominujących argumentów, i wydaje mi się, że nie tylko ze strony tak zwanych troli internetowych, które gdzieś tam podżegały do tego, żeby nie pomagać Ukraińcom i tak dalej, bo takich w polskim internecie było i wciąż jest sporo. Wiemy, że pewnie jakaś część jest inspirowana przez, pewnie też przez Kreml i przez grupy, które od lat jakby w naszej infosferze funkcjonują i podżegają w różnych tematach społeczeństwo. Ale jednak pojawiły się też głosy o tych bogatych Ukraińcach, którzy przyjeżdżają, też o tych ludziach, o tych samochodach drogich, które parkują na naszych ulicach. One Oczywiście był umiejętnie podkręcane i wykorzystywane do tego, żeby siać pewną taką dezinformację, ale te głosy były obecne również w takich dyskusjach codziennych. Chciałbym zapytać, czy nie jest trochę tak, że ta solidarność jest tym większa, im ta osoba, która ją ma otrzymać, jest biedniejsza? Tak, absolutnie, absolutnie. To jest tak, właśnie po tej, znowu wracam do tego wątku, mamy najpierw tę pierwszą falę, wybuch wojny, fala uchodźcza, pomagamy bezwarunkowo wszystkim, natomiast potem zaczynamy się zastanawiać, czy są osoby bardziej może zasługujące na tę pomoc, a może mniej zasługujące na tę pomoc. Natomiast na to wszystko, i tutaj pan ma słuszną intuicję, nakłada się nasz stereotyp uchodźcy. Uchodźca to jest osoba biedna, która ucieka za chlebem. Więc nawet ten uchodźca wojenny, wydaje nam się, że on powinien być biedny i wtedy to jego zasługiwanie na naszą solidarność i zasługiwanie na nasze, na nasze wsparcie będzie, będzie, będzie większe. Czyli po takiej fali bezwarunkowości pojawia się pytanie, ale czy na pewno mamy pomagać wszystkim, czy na pewno mamy po, czy na pewno mamy wspierać wszystkich? W jakim zakresie? Też proszę zobaczyć, że na kryzys uchodźczy, ten wojenny nałożyła się bardzo trudna sytuacja gospodarcza. Mamy bardzo wysoką inflację, ceny rosną. Więc też nasze środki, nasze zasoby są jeszcze bardziej ograniczone niż, niż były. Więc te pytania, nie wiem czy one są zasadne czy nie, ale to jest dosyć, dosyć oczywiste, tak? że, że, że zaczynamy jako społeczeństwo i również jako państwo zadawać to, to pytanie o warunki, tak? o kryteria. A tu pełna zgoda, znaczy, tu bardzo często dochodzi do angelizacji statusu uchodźcy, znaczy myślimy sobie, że to są biedni ludzie, którzy wszyscy są bezwarunkowo dobrzy, prawda, etycznie, nie wiem, doskonali, prawda, skrzywdzeni, poniżeni i zasługują na naszą pomoc, a oni są bardzo różni. Przychodzą także, nie wiem, nie mówię, że no, mas no to naprawdę sytuacja jest tragiczna, znajdują się w obcym kraju, szczególnie ci ze wschodu Ukrainy, no, przecież nie znali języka, to mówimy, że Jesteśmy bliscy kulturowo, to jest prawda, ale jak ktoś mówi po ukraińsku i to jest jego pierwszy język, i rozumie polszczyznę dość szybko, a ktoś nie wiem mówi po rosyjsku od urodzenia, to jest trochę inna sytuacja. Oni się muszą tutaj podnajdywać w tym wszystkim w systemach społecznych, opieki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i tak dalej, no i jest, no to, to jest trudne po pierwsze, no ale też przychodzą ludzie, którzy, nie wiem, no, mają swoje własne kłopoty, czy to osobowościowe, czy są przestępcami nawet i, i, i mamy też tego typu sytuacje, to jest po prostu bardzo zróżnicowana grupa. Grupa, która no, którą jest ukształtowana przez jeden czynnik podstawowy. Musieli uchodzić z kraju dlatego, że jest inwazja, tak, agresora. Tak? I, I uchodzą. Czasami zabierają dobytek, a tam, bywało, że tam byli bardzo majątnymi ludźmi tak. I yy przyjeżdżają z pieniędzmi, nie chcą mieszkać na przykład w internacie, tylko wolą sobie wynająć dom, jeżeli coś takiego mają. No i tutaj, jeżeli patrzą na to Polacy, prawda, w jakiejś miejscowości, no to mamy do czynienia z takim resentymentem niemalże klasowym. A to są naturalne rzeczy, tak? Musimy też pamiętać o tym. I te, jak podejmujemy, nie wiem, no taki, taki wątek generalizowania właśnie, angelizowa angelizowania uchodźców, czy właśnie mówienie o tym, że to jest taka grupa trochę jednolita, i że oni mogą zasługiwać na naszą pomoc tylko wtedy, kiedy są odpowiednio biedni albo odpowiednio nieszczęśliwi, no to musimy wskazywać od razu, że to jest fałszywy krop. To znaczy, nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Ale to też, jakby, jeśli mogę, ma jeszcze jedną konsekwencję, a mianowicie to wsparcie i pomoc musi być też zróżnicowane. Tak jak zróżnicowana jest grupa osób żyjących w ubóstwie, tak zróżnicowana jest, właśnie tak jak powiedziałeś, grupa osób, które uciekają przed, przed wojną, a zatem jeśli chcemy pomagać i chcemy, żeby ta pomoc przyniosła pozytywny skutek, tak, czyli żeby pomogła tym ludziom odnaleźć się w, tym, w tej nowej dla nich, dla nich sytuacji, bardzo niepewnej sytuacji, niestabilnej sytuacji, to też musimy im pomagać właśnie tak, jak oni są zróżnicowani. Różne osoby potrzebują różnej, różnej pomocy. Bardzo dziękuję. I wracając trochę do naszych metropolii, wokół których te nasze dyskusje i cały cykl debat się toczy, chciałbym zapytać i trochę nawiązać do tego wspomnianego przez panią doktor ubóstwa, bo ubóstwo jest bardzo różnie postrzegane. Pani często wspomina w swoich pracach o ubóstwie kulturowym i chciałbym trochę przy tym się zatrzymać i zapytać, Czym jest? Bo wydaje mi się, że jakby zdefiniowanie ubóstwa kulturowego wiele nam wyjaśni, jak postrzegane jest ogólnie ubóstwo w Polsce i w naszych miastach. To znaczy, to ja, ja, ja przede wszystkim postuluję tutaj za, za moimi mentorkami czy mentorami socjologicznymi, żeby nie traktować i nie redukować ubóstwa wyłącznie do kwestii materialnych i kwestii, kwestii ekonomicznych, tylko patrzeć na sytuację ubóstwa jako na pewien konstrukt społeczny. Tak? To znaczy wypełniamy tę kategorię, ten, ten, ten woreczek z napisem ubóstwo różnymi, różnymi znaczeniami. Jeśli tutaj mówimy o ubóstwie, które jest warunkowane kulturowo, no to mówimy o ubóstwie, któremu są przypisywane pewne znaczenia i pewne, pewne treści. Ubóstwo nigdy nie było zawsze, ale nigdy nie było pojęciem neutralnym, tak? nigdy nie było pojęciem e, obiektywnym. A więc to, kim jest osoba uboga, zależy od tego, jak ją zdefiniujemy. I teraz możemy ją zdefiniować, że osoba uboga to jest ten, który jest jednym z nas, czyli jest członkiem naszego społeczeństwa, który znalazł się w innej sytuacji niż my i żyje w innych warunkach niż my. I możemy zdefiniować osobę żyjącą w ubóstwie, jako ktoś, kto jest właśnie obcy, kto jest inny, kto jest zagrożeniem, kto nie jest członkiem naszego, naszego społeczeństwa. I, i, I tym samym, nawiązując do, do tutaj rozumiem przewodniego tematu naszej rozmowy, będziemy mieli do czynienia z różnymi solidarnościami, z różnymi pomocami i z różnymi więziami. Czyli ubóstwo to jest zawsze pewien rodzaj więzi. Która łączy poszczególne, poszczególne osoby. I to jest pytanie, czy to ta, jest, ta więź jest wewnątrz danego społeczeństwa, czy wyrzucamy te, te osoby ubogie poza nawias tego, tego, tego społeczeństwa, no i stosujemy wobec nich różne, różne, różne praktyki. Tak, czy, przepraszam, czy, czy to jest tak, czy, ten, czy, czy ta osoba żyjąca w ubóstwie, czy traktujemy ją jako jednego z nas, czy traktujemy ją jako ofiarę losu, czy traktujemy ją jako, jako zagrożenie? Jak rozumiem, panie doktorze, raczej w polskich miastach mamy tendencję w ostatnich latach, szczególnie do tego, żeby to ubóstwo jednak traktować jako pewnego rodzaju zagrożenie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Bywa, bywa zagrożeniem, a bywa po prostu, nie wiem, właściwie bodźcem do działania dla niektórych. Jak mówimy tutaj o ubóstwie kulturowym. to Ja uważam, że w ostatnich latach pojawiło się mnóstwo dyskursów wskazujących na to, po prostu, co jest jakby treścią takiego ubóstwa. Tu są różne pojęcia i kapitału kulturowego, i tego, po prostu, jak w jaki sposób wyglądają pewne aspiracje u ludzi, jak rozpoznajemy, nie wiem, chociażby nasze genealogie. No, to, to, to nie było. Takie do, do, do niedawna typowe, żeby prawda, wskazywać na genealogię chłopską, chociażby, i mówić o tym, że, że większość tego społeczeństwa to jest po prostu, to są ludzie, którzy mają tego typu genealogię, raczej się tego wstydzono. Teraz się podkreśla po prostu to, że trzeba stwierdzić ten fakt i jakoś go podnosić, tak? to znaczy wskazywać na przyczyny wykluczenia w przeszłości, które mogą ciągle działać teraz tak? i działają, niejednokrotnie działają. Tak samo no, przy, przy, przy ubóstwie, kulturowym, a nawet duchowym, tak, to znaczy, że ludzie po prostu nie są w stanie wyobrazić sobie pewnej swojej sytuacji rozwojowej własnej, dlatego, że nie mają bodźców kulturowych czy potrzeb duchowych kształtowanych odpowiednio wcześniej, bo nie mają takiej wiedzy na przykład o, o, o czymś takim, więc yy, ja, ja bym tak nie powiedział, że to jest kwalifikowane tak źle, raczej tutaj mamy do czynienia z różnicowaniem tych dyskursów. Mówi o metropoliach, no bo gdzie indziej to może być rzeczywiście akurat w tym przypadku inaczej. To ja się teraz z Tobą nie zgodzę po raz pierwszy, a mianowicie no, z, z, tutaj są różne badania, które pokazują właśnie, że ubóstwo to jest taki problem bardzo wstydliwy. Wstydzimy się, znaczy osoby ubogie wstydzą się swojego statusu, ale my również jako społeczeństwo wstydzimy się, wstydzimy się ubóstwa i raczej go odrzucamy. Tak? Nie, nie rozmawiamy albo rozmawiamy tylko właśnie incydentalnie. Bardzo taka kłopot, to jest kłopotliwa tożsamość, kłopotliwy problem, kłopotliwa, kłopotliwa sytuacja. Ubóstwo jest obudowane bardzo wieloma stereotypami. Tak? Osoba uboga to jest najczęściej osoba, która jest roszczeniowa, która jest leniwa, która jest bezradna, niezaradna, nic jej się nie chce, która żyje z zasiłków, żyje z państwa, żyje z naszej pracy. Więc te stereotypy, która jest spatologizowana, więc te stereotypy są bardzo, bardzo żywe w naszych, w naszych głowach. Więc wydaje mi się, że ten, ten dyskurs taki wykluczania, wyłączania ze społeczeństwa jest bardziej aktywny niż ten dyskurs taki solidarnościowy. Też zwróciłabym uwagę na to, że jeśli postrzegamy ubóstwo w kategoriach ofiary, czyli traktujemy, że to jest ofiara losu, tak na przykład. To też jest bardzo takie odrzucające. Znaczy, tu chodzi mi o to, że na ubóstwo możemy patrzeć jako sytuację, która wynika z pewnych uwarunkowań, które są od jednostki niezależne, albo możemy patrzeć na ubóstwo jako sytuację, która wynika z właściwości jednostki. Tak? I teraz tak, jeśli widzimy, że ubóstwo to jest sytuacja, w którą weszła dana osoba niezależnie od siebie i niezależnie od swoich własnych, własnych działań, Czyli widzimy pewne czynniki takie systemowe, strukturalne, e, właśnie niezależne, czy mówimy, jesteś ubogi, bo to jest jakby twoja wina, to jest twoja odpowiedzialność, tak? Czy przerzucamy... E, i, w, I w tym jakby drugim, czyli jeśli zaczynamy przerzucać odpowiedzialność na osobę ubogą za jej, e, za jej los, to automatycznie ją wyłączamy z naszego społeczeństwa, tak? Czyli twoją odpowiedzialnością jest wziąć się do roboty, tak, wyjść z tego, tego obózka, czyli też zwalniamy się z takiej pomocy i, i, i wspierania osób ubogich, zwalniamy się, przepraszam, z tej solidarności. Tu pełna zgoda, ale mimo wszystko jest zadziwiające także, że osoby właśnie, nie wiem, przynależące do elit, no chyba, że uznamy to za zwykły snobizm, prawda, związany z tym, że dobrze się identyfikować z grupami wykluczonymi, w związku z tym dobrze się identyfikować z ubogimi i tak dalej. Ja tam jednak dostrzegam taki ruch, który jest ruchem bardziej autentycznym, to znaczy właśnie solidarnościowym na takim poziomie człowieczym czysto, tak? To znaczy rzeczywiście nie chodzi tylko o moją identyfikację i to, że się lepiej poczuję, i będę wspierać bezdomnych Ubogich, i tak dalej, tylko że wskaże na to, że właściwie większość z nas pochodzi z grup bardzo wykluczanych społecznie przez wieki, i w związku z tym to ma także wpływ i na naszą świadomość, i na to, jak wygląda nasze społeczeństwo teraz. To jest dość nowe, znaczy tego nie było przynajmniej w dyskursie inteligenckim bardzo długo. W debacie. W jednej z naszych, z naszej, w naszym cyklu e, poświęconej ubóstwie ekonomicznemu wielu było, no bo to do, dosyć e, mroczna debata pod takim względem, że raczej wielu pozytywów, w niej nie nie padło, e, no wprost nawiązywaliśmy do obecnej sytuacji ekonomicznej, do tego, że ta dla wielu Polaków drastycznie się pogarsza albo się pogorszy w najbliższym czasie, no bo wiele na to wskazuje, kryzys energetyczny, inflacja, również inne zawirowania, choćby związane z wojną, o której wspominaliśmy. Chciałbym zapytać, czy to ubóstwo kulturowe w jakiś sposób determinuje to, jak ten kryzys może być postrzegany i te osoby, które w tym kryzysie najmocniej ucierpią, mogą być postrzegane? Pani doktor. No, badania, badania pokazują, jeśli prześledzimy tak te ostatnie 30 lat stosu badania stosunku Polaków do osób żyjących czy doświadczających ubóstwa, że im powszechniejsze jest ubóstwo, tym też te postawy solidarnościowe i to zrozumienie dla sytuacji osób ubogich jest większe. Tak, czyli bardziej różnicujemy, widzimy, że to nie, to nie jest tylko kwestia właśnie takiej indywidualnej odpowiedzialności, indywidualnej winy, tylko właśnie zaczynamy doceniać te czynniki, te czynniki systemowe i te czynniki, te czynniki zewnętrzne. Od jakiegoś czasu statystycznie mamy spadek osób ubogich, więc też mamy odejście od tego, tego, tego postrzegania. A zatem jeśli tutaj też wydaje mi się, że ta intuicja jest absolutnie słuszna, sfera ubóstwa będzie rosnąć. To być może znowu powróci i będzie aktywny. E, będzie aktywne to postrzeganie osób ubogich jako e, konsekwencji właśnie niesprawnego systemu ekonomicznego, finansowego, trudnej sytuacji na rynku pracy. Tak więc e, być może to ubóstwo z norma... Z norma... Czy stanie się takim doświadczeniem bardziej, bardziej powszechnym, znormalizuje się tak, to w takim sensie i będziemy mieli jakby też większe zrozumienie dla tej, dla tej sytuacji i być może odejdziemy od tego obwiniania osób ubogich za to, że są, za to, że są ubogie i przerzucania na nich tej odpowiedzialności za swój, za swój los. Ja jestem bardzo ciekaw jak to będzie, jak będzie wyglądać ta najbliższa zima, jeżeli będzie chłodna mocno, no to będziemy mieć ewidentne kłopoty z ogrzewaniem, na pewno dojdzie do sytuacji, oby jak najmniej ich było, ale jednak takiej, że ludzie będą zamarzać po prostu i nie sądzę, że będzie to kwalifikowane jako tylko przez większość wyraz ich nieudacznictwa życiowego, tak? tylko jednak będzie to... Powiązywane z sytuacją ogólną, z którą mamy do czynienia. A w takiej perspektywie już te odruchy solidarnościowe są mocniejsze, to na pewno. Znaczy, mamy właśnie to, ten poziom świadomości który umożliwia jakby wspieranie, tak? nie wypieranie problemu, nie odwracanie się tyłem, prawda, do kogoś, bo, bo nie zadbał o węgiel, no bo nie można było zadbać o węgiel w pewnych okolicznościach, albo nie można było zadbać o opał, tak? I to, to wielu ludzi wie, dlatego że ma podobne problemy. I w związku z tym, no sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy, yy, spodziewam się tutaj yy, no, ciekawych rzeczy, pewne niespodzianki mogą następować, nie wiem, być może będzie tak, że niektóre osoby będą przyjmowane do domów, gdzie, gdzie będzie cieplej w danym momencie. Nie wiem tego, no ale, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Powoli kończąc naszą rozmowę, niezwykle popularny jest ostatnio serial, jednej z platform streamingowych, o wielkiej powodzi we Wrocławiu w 1997 roku. Tamta solidarność jest odmieniana przez wiele przypadków. Oczywiście z jednej strony pokazana jest nieudolność zarządzających tym kryzysem, a z drugiej strony ta solidarność, czy to mieszkańców walczących o utrzymanie swojego wału, mieszkańców wsi, czy też w końcu mieszkańców Wrocławia, którzy budują te wały, rzucają worki, kopią piasek i tak dalej czy nawet potem spędzają wspólnie jakieś uroczystości przyjęcia w tych zalanych kamienicach tylko na wyższych piętrach. I chciałbym zapytać, to był jeden z Powódź we Wrocławiu jest pokazywana jako taki przykład jednego chyba z największego aktów solidarności w historii naszego kraju, takiego jednorazowego, gdzie tam też ta solidarność naprawdę miała spore znaczenie dla jakby rozwiązania tego konfliktu, tam wiele wałów się udało utrzymać i tak dalej, i tak dalej, ale nie chodząc w szczegóły chciałbym zapytać, czy ten kryzys, który nadchodzi albo już jest, może wymusić na polskim społeczeństwie właśnie podobne akty Solidarności? Pan doktor trochę przed chwilą o tym wspomniał, o tym wspólnym jakby ogrzewaniu się, tak? Czy spędzaniu czasu w tych domach, które będą mogły się ogrzewać, bo tam nie chodzi o to, że będzie stać na ogrzewanie, tylko że po prostu będą dysponowały czy to tym węglem tak? przysłowiowym, czy, czy jakimś innym sposobem ogrzewania. Czy jednak jesteśmy już tak zatomizowanym społeczeństwem, że tych aktów Solidarności będzie mniej i ten mitologizowany 97. rok już się raczej nie powtórzy? To, to bardzo trudne pytanie. No, jak sobie przypominam to, co się działo ćwierć wieku temu, ale to jednak było takie zagrożenie bezpośrednie, to, to znaczy panie, zewnętrzne i niewyobrażalne, dlatego że ludzie dopiero dostrzegali, to telewizja pokazywała, jak pamiętam tamtego lata, że to naprawdę ta fala miała 10-12 metrów, zalewała wszystko wokół. Jeszcze przed tym, zanim dotarła do, do miast takich, nie wiem, jak Wrocław, no, tam Opole było prawda po drodze, to, 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 to ludzie nie mieli takiej wyobraźni. To znaczy coś się rozlewało po polach, prawda, były jakieś zalane domy, a później z dnia na dzień to rosło tak i poczucie odpowiedzialności także rosło. Jest pytanie do, do czego się tutaj odwoływano, czy to było tylko konstruowane przez świadomość nadchodzącego niebezpieczeństwa i to, że jak się będziemy razem mobilizować to bezpieczeństwo nasze będzie rosło, czy też po prostu jakimiś innymi odruchami no ja chciał, może na poziomie świadomości niektórzy się odwoływali do doświadczenia w ogóle solidarnościowego, tak, że ono jest w Polsce. Ono zdarza się pod takiego niebezpieczeństwa, bo mamy inne sytuacje, znane z historii chociażby. W 1956 roku była bardzo żywa reakcja na powstanie węgierskie na przykład w Polsce i przekazywanie krwi. Wiele więcej tam nie można było zrobić w tych określonych okolicznościach politycznych, ale jednak no, odruch był. Był zauważony i był pamięty. Przez Węgrów jest pamiętany także do tej pory, po tylu latach, prawda? Więc jakoś na tym poziomie się mobilizujemy. Jest pytanie, tylko czy to. Niebezpieczeństwo będzie tak skondensowane i tak oczywiste, żeby, żeby ten odruch był tak masowy jak w 1997 roku, dlatego że wtedy to jednak było ograniczone czasowo dość i no po paru dniach no ta woda zaczęła ustępować, no, więc tam po tygodniu. I, I wtedy po prostu już inaczej to trochę wyglądało, trzeba było posprzątać i tak dalej, ale już nie było tego takiego wzmożenia, właśnie, że czujemy się bezpiecznie razem. Bardzo dziękuję. Pani doktor, ostatnie tak, słowo. To, to ja bym też powiedziała, że to są absolutnie nieporównywalne, nieporównywalne sytuacje i też nie, nie pokusiłabym się o odpowiedź. Jeśli już, to bym porównała sytuację 97 do sytuacji pandemii, do początków pandemii. To są porównywalne według mnie sytuacje i reakcje były też porównywalne. Natomiast sytuacja tutaj ogrzewania, czy będziemy się wspólnie ogrzewać i. To, to trudno jest mi też odpowiedzieć na to pytanie. Ale to dlatego, że te sytuacje są po prostu nieporównywalne. Szanowni państwo bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zakończyliśmy tym samym cykl debat Miasto Dialogu organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera. Dzisiaj o Relacjach międzyludzkich, solidarności międzyludzkiej w metropoliach rozmawiałem z panią doktor Katarzyną Górniak oraz panem doktorem Sebastianem Dudą. Ja Państwu bardzo dziękuję za obejrzenie naszej dzisiejszej debaty i zachęcam również do obejrzenia wszystkich pozostałych debat, które oczywiście znajdują się na kanale Centrum. Do usłyszenia i mam nadzieję, zobaczenia.